the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mage... O, przepraszam. W Mage Seeker. Zobaczmy, czy mamy z kimś do pogadania na jakieś fajne tematy. Okej, to już u Kary było. Leilani coś ma? Nic. Urukko byłoby pokazane. Tutaj nie ma od kogo co przyjąć. Jobs nic nie chce. On coś powie? Nic nowego. Aiden też nic nowego nie mówi. I Gideon też nie. Okej. A zatem lecimy od razu prosto na misję. Ponownie do wielkiego miasta Demacji. Tak. Ponownie. Tylko, że najpierw szliśmy do laboratorium, a teraz idziemy do... idziemy po samego Eldreda. Czyli zobaczmy. No, przydałoby się, kurde... Może nie naturę podbić, ale na pewno Lorna przydałoby się podbić, ma takie wrażenie, bo on od bardzo dawna ma tylko 5 osób w teamie. Dobra, wyślijmy tutaj Vesper. O, akurat ogień i lód są wrogami. Natura i powietrze. Dobra, no to niech będzie Lorn i Nia. Dawno te combo tutaj się nie pojawiło, więc lecimy na misję. Tylko jeszcze najpierw odprawa. Wszyscy zagłosowali, że czas zabić Lorda Eldreda i pozbawić łowców magów ich zdeprawowanego przywódcy. Znajdź go, zabij i ucieknij. Ale miej się na baczności. Drużyna zapuszcza się teraz w głąb terytorium wroga. No, to może być bardzo, bardzo ryzykowna misja. Ale wiadomo, jeśli się uda, to może się nam bardzo opłacić. Ale jednocześnie, jeśli coś się spieprzy podczas tej misji, no to będziemy głęboko w dupie. Znajdź Eldreda. Po tym, co zrobiliśmy w ich laboratorium, na pewno będą na nas czekać. Dobrze, na to liczyliśmy. Jobs, Ruko, jesteśmy dywersją. Bądźcie głośni i siejcie spustoszenie. Odciągniemy uwagę od Kary i Gideona, aby mogli dostać się do Eldreda, a potem uciec. Ekipa chaosu! Ekipa chaosu! Naróbmy hałasu! Okej, czyli Aidan i Leilani są też do dywersji? Czy tylko ja, Ruko i Jobs jesteśmy dywersją? Ja czytaj Sylas. Zium? Póki co dobrze nam idzie. Niektóre plany uległy zmianie, ale nasze siły się dostosowują. Dobrze. Wciąż myślisz, że działamy pochopnie? Tak, Sylasie, definitywnie działacie zbyt pochopnie. Wręcz, jakby to ująć w terminologii trochę kryminalistycznej, działacie w dość dużym afekcie. Ty w szczególności, chcąc po prostu momentalnie zemścić się na Eldredzie za to, co Hezbeth zrobił Kilianowi. Tak, ale wszyscy głosowaliśmy, więc zamierzam włożyć w to całe serce. Okej, to na plus. Okej, mamy... O, proszę. Raz, dwa, trzy. O, a to jest ten typ w ogóle! To jest ten ziomek z tą nową magią! Dawaj mi to! Ej, ładnie! Dobra, zajomać tylko od niego tę magię jeszcze, chociaż kurde, jak się długo ładuje. Dobra, żegnam. Tyk pole. No niestety nie udało się tak, jakbym chciał. No powiedzmy, że to
w jakim stopniu się udało. Oj, kolejna nowa magia! Ładne. Takie dupnięcie obszarowe. Okej, no to mi trochę nie wyszło teraz, no ale niech będzie. Czyli proszę, kolejne nowe czary odblokowujemy. Okej, Ruko nieźle sobie poradził. Ruko, walcz tak dalej, a nie będę wam już potrzebny. Nie przestawaj, Sylas! Mamy ich w potrzasku! Kurde, ale żeby też Ruko zluzował trochę, nie? Bo nie wiadomo, on dalej nie ma kontroli nad swoją mocą. Żeby się nie skończyło jak wtedy, pamiętacie? Pięknie. Okej, trochę odładowane. Poteczka tak na wszelki wypadek. Jak na złość. Fajne, że ten gościu praktycznie nic mi nie robi. W sensie on cały czas on tylko podchodzi, żeby to zostawić ten. Te pole spowalniające. Kurde, nie powiem, wziąłbym sobie tę jego magię na potem. Muszę poczekać jeszcze chwilę. Pięknie. Z kolanka prosto w pysk. Dobra, jakieś te... Nie, nic nie pomijam póki co. Lećmy dalej. Okej, no, Job stoi nieźle tu widzę. Rozwala. Jobs, jak wygląda twoja część planu? Sprawy wymykają się spod kontroli, Sylas. Zaczynam panikować! Ale dam radę! Obiecuję! W porządku. Zajmij ich. Próbuję! I patrzcie, to jest to. My wchodzimy, jak jest powiedziane, jesteśmy głęboko na terytorium wroga. Więc jest ich tutaj w chuj. To jest po pierwsze. No a po drugie, nie wszyscy są przygotowani na taki obrót spraw, nie? Ale to akurat idzie w obie strony. I we wrogów, i w nas. Okej. Okay. Strasznie jest głupie, że nie mogę z tych filarów, nie, czy co to tam jest, że nie mogę z tego sobie zabrać. Będzie walka? Będzie walka, nic. Dobra, to poczekamy. Czy będzie ktoś z ogniem? No właśnie nie wiem, ale wolałbym... Wolałbym potem to zostawić, no ale niestety. Muszę się obejść smakiem. Jak na złość. O, ale nie dobra, okej, okay, chodźcie. Proszę bardzo, panowie. Raz, dwa, trzy. O, jeszcze! Okej. Okay. Kurde! Akurat mi gość upadł! Dobra, moment. Okej. Okay. Eldred, gdziekolwiek jesteś, powinieneś stanąć do sprawiedliwej walki. Tylko tchórze coś tam, ale jesteś podłym tchórzem, jak cała reszta. Kurde, nie doczytam, co tam było. Zdążyłem doczytać tego, że tylko coś tam, nie kryją się. Ale nawet nie jestem pewny teraz, czy dobrze to określam.
Pięknie. Jakiegoś to są dwa strzały i padł. Także... Jak miał mnie czymś zająć, no... Jak miał mnie zająć, no to raczej mu to nie wyszło. Kolejna walka? Jeszcze nie. Uuu, kaccenka. Jest Kara i Gideon. Dywersja nie wywabiła wielu łowców magów. Nie wiem, czy przy tym tempie zdołamy zakraść się do środka. Czasami plany się zmieniają. Miejmy nadzieję, że zamaskowana pani jest po naszej stronie. No, oby nic im się nie stało. Bo w sumie właśnie to się działo, tak wiecie, w tym samym czasie, nie? Okej. A patrzcie, a nie, czekaj, nie, bo tej zabrałem magię. Kurde, zobacz, teraz chciałem zobaczyć, czy mogę jej, wiecie, zabrać magię, czy mogę jej przerwać to kastowanie. Jak to robię u niektórych. Ale niestety, ale dobra, wytestowałem to teraz. To będzie zaraz okej miała. Nie, nie mogę. Mogę jej wziąć magię, ale nie mogę przerwać kastowania. Raz, raz, dwa, trzy. Nie? Łotka tak na wszelki. Okej. Okay. Poszło szybko. Cyk. Bzyt. Oh, come on! Gong. No nie wyszła mi ta kombinacja niestety. Łotka once again. Sylas! Kara i Gideon się spustoszeni w siedzibie łowców magów. Łowcy magów wysyłają posiłki. Powinni sprawdzić, czy nasi potrzebują pomocy. Dobra, jednak to widzę, leczy kogoś. Pytanie, czy to jest ktoś z nas, czy to jest ktoś stąd uwolniony. O, pierwsza notka w końcu. Sprawiedliwość i łaska, kara i wybaczenie, czy jedno może współistnieć z drugim? Niegdyś wierzyłem, że sprawiedliwość idzie w parze z łaską, a kara musi być skończona, inaczej zmieni się w mściwość. Wybaczenie w istocie jest boskie. Czyż nie jest szlachetnym czynem zlitować się nad tymi, którzy nas skrzywdzili? Kiedyś wierzyłem, że w te słowa, lecz już nie wierzę. Gdy potwór zabrał mojego syna i porzucił jego zwłoki przy drodze, porzuciłem rozważania szlachetnej sprawiedliwości. Teraz klękam przed tobą, skrzydlata obrończyni, i domagam się, abyś ty, sprawiedliwa pani, zmiażdżyła winowajcę. Potwór ukrywa się za dworskimi tytułami, wśród innych, takich jak on, którzy go chronią. Ma się za nietykalnego, ale choć prawa śmiertelników zawiodły, jestem pewien, że twoja złota furia i płonące ostrza mogą dosiągnąć tego grzesznika. Wysłuchaj moich modlitw i spraw, aby sprawiedliwości stało się zadość. Okej, okay, zakładam, że tutaj chodzi właśnie o Eldreda, bo w sumie... Właśnie, Eldred czy Hezbeth, bo jeden i drugi de facto pasują do tego opisu. No ale Eldred chyba jednak trochę bardziej. Dobra, jakaś walka mnie tu czeka. No, jakaś czeka, więc ja bym sobie tutaj to odpuścił. Chociaż nie, dobra. Okej, okay, nie, bo tutaj nie będę mógł się cofnąć, ale tak, to bym sobie zamienił na coś lodowego. Kurde, nie mam takich fajnych lodowych speli. Mam to na przykład, nie, ale czy to jest jakieś mak potrzebne? Koniecznie. Huraga natomiast był bardzo dobry, więc weźmy go sobie zamiast tego. A tutaj zamiast natury może bym wziął... Może weźmy ten lód w takim razie. 1, 3, 2 i 2. Okej. Okay. O! To ciekawe. A, to jest cofka. Skruszyliśmy lśniącą fasadę tego miejsca. Miasta. Kurde. Pomyliłem się. A, czyli tu jest cofka. Okej, okay, dobra, i tak widzę, nie ma tu wiele. Tylko to była właśnie opcja, że mogłem tu iść i się ewentualnie poddać, gdyby oni mi coś więcej zrobili. No ale nie zrobili, więc... Muszę co martwić.
Oj, tutaj też jakiś specjalny jest. Co ty robisz, kurde? Jest ona w jakiejś tej takiej tarczy. O ty nie, tu jest leczenie chyba! O kurka wodna, to będzie dobre. Oj, to będzie bardzo dobre zaklęcie do nauczenia się. I to leczy overtime! O kurde! Ej, no takiego, za takiego healera to ja kurde... Zawsze... Chętnie sobie przygarnę takie zaklęcie. Tylko widać, on jednocześnie leczy swoich, ale mi bije damage. Okej, mam 88. Ile mnie to podleczy? 24 punkty! Ej, to nie jest naprawdę źle. Cyk, poteczkę i mamy full. Patrz, czy mogę iść w tamtą stronę? Mogę, tylko muszę po prostu przejść dookoła. No to jest naprawdę spoko. Ciekawe, ile będzie kosztowało. Przecież, dobra, na logikę, skoro to jest ostatni w drzewku, no to pewnie będzie kosztowało około 3 punktów. Minimum 2 punkty na pewno będzie to kosztowało. O, kolejna notatka. Obywatele Demacji, niechaj będzie wiadomo, że na tej świętej ziemi nasz wielki król Santon I pokonał brata Amigusa w grze w Telstone, z tym samym rozstrzygając spór o tron. Takoż to król oszczędził Demacji rozlewu krwi, a brata swojego mianował dożywotnio wysokim marszałkiem. Niech będzie błogosławiony przez młot Orlona, rządy Santona były długie i sprawiedliwe i godne upamiętnienia. Niech jest szkoda, te obrończenia mają to miejsce w opiece i chronią je przed naszymi wrogami po wsze czasy. Okej, czy takie pierdoły, mówiąc krótko trochę. To jest coś tam lorowo trochę wyjaśnione, no ale czy to jakieś mega jakieś takie ważne było, to już bym polemizował. Dobra, wróćmy sobie do tornada może. Ob... ja pierdzielę akurat. Oj, to jest też nowe! Dobra, czyli teraz te master tiery mamy jakby. Z tych poszczególnych rzeczy. Dobra, co to robi? A, tworzę... A, okay. No dobra, no wiadomo. Kopia, czyli dokładnie to samo, co ona robię. Czyli tworzę takie pociski, które po prostu biją dookoła. Ale kurde, na bardzo, bardzo dużym obszarze. I bardzo długo to działa. Po prostu widzę, tak się rozszerza. Kurde, teraz będę miał zagwozdkę. Czy ulepszać Sylasa, czy... iść w te... czy iść w zaklęcia. Zobaczmy, tu już idziemy prosto do wyjścia. Czy ja chcę potkę? O, przydałoby się. Jak na złość, come on! Ty gnoju! Dobra, czekaj. Wezmę sobie, poczekam na to. O, myślę, że to zabiję, ale niestety jednak nie. Kurde! Jak mi uciekł! O kurde, ty, ja mam... O jeny, ja mam aż dwa zaklęcia z wiatrem związane. To nie, to muszę to zmienić. Dobra, tak jak mam ten huragan, to będę musiał sobie wymienić te drugie. Bo ten huragan jest naprawdę dobry właśnie na jakieś takie duże grupki, a zwłaszcza jak się ten teraz pojawia. Chociaż, sobie to jest to, bo z jednej strony... O, dobra. Co jest dalej? Okej, będzie jakieś rozwidlenie. Dobra, to użyjmy tego. To jest to, bo w sumie ten huragan jest okej. I to mi przyciąga wrogów i bije, ale to bije więcej. Więc wymieńmy to w takim razie. Że nie jest dwa razy tego samego. Dobra, no to mam w sumie pod umiejętność, mam tu lepsze, więc to nie chcę.
Dobra, to wróćmy do tego mistycznego grzmotu. Chociaż nie, weźmy sobie tutaj, nie tutaj, weźmy sobie z nas tego te zarodniki. Przecież wolałem coś innego jeszcze mieć. Teraz by się ten gaz trujący przydał, nie? Z tego typa z poprzedniej misji. Okej, okay, co tu się stało? Dobra, wiadomo, najpierw statuły, czy tam posążki, czy co to tam jest, no, a potem dopiero brać się za typiarzy. Dobra. No i teraz dobrze wycelować tylko. Pięknie. Ładnie. Okej, okay. Ginie? Ginie. O, mamy lodowego ziomeczka. I mamy to główienko, czyli wypadałoby się tym zająć najpierw. No i prawie zdechło, nie wierzę. Dobra, teraz się czuję kurde opluty przez grę. Raz, dwa. Kurde, nie zdążyłem. Dobra, ale to pole go zabiło na szczęście. Cyk, cyk. Bardzo ładnie, pyk. No jak? Zaś ten. Kurde, ile was tu będzie? O. Hono, panie dziejaszku. Dziękuję. Dobra, moment. Najpierw ty. Pięknie. Dobra, nie mam tego. O, teraz mam. Pięknie. Co jest ten minus, że oni są w stanie siebie nawzajem leczyć? Więc trzeba ich się niestety szybko pozbyć. Mimo iż wolałbym tego jednak nie robić. A, cyk. Pięknie. I z kolanka. O, i magią, dawaj. Dawaj magię. Pięknie. Jest Kara i Gideon. Pięknie. Znaleźliście Eldreda? Nie ma go tutaj. Musiał uciec na początku walki. Wow, kto by się spodziewał? Nie przestajemy szukać. Nie poddawajcie się. Nie moglibyśmy się poddać nawet gdybyśmy chcieli. Przy tylu łowcach magów nie znajdziemy bezpiecznej drogi ucieczki. To wada naszego planu. Nacierajcie! Wszystkie drogi ucieczki zaczynają się w pałacu! Założę się, że znajdziemy tam też Eldreda! Nie ma gdzie uciec! No, Zelas, trochę zaprzeczasz własnym słowom. O, pięknie, kolejny rekruci. Jakby w sensie, jeśli faktycznie wszystkie drogi ucieczki zaczynają się w pałacu, no to Eldred tam też, kurde, jest w stanie. To Eldred też jest w stanie tam znaleźć jakąś drogę ucieczki. Dobra, dwóch do Lorna. Tam nie pójdę dalej, więc lecimy dandy. Dzielnica wojskowa, osłaniaj mnie. Nie chcemy, aby nas tu ostaczyli. Okej, mam full kapę, więc na razie mogę sobie odpuścić kapliczkę. Sam to, że już obok niej przechodzę, daje mi ten. Okej, tam jest dalej kolejna kapliczka. Pyk! Raz! Jak smakuje magia waszych łowców? Okej, okay, to tyle. Dobra, no to w sumie możemy teraz iść do kapliczki. Bo skoro dalej mamy jeszcze jedną kapliczkę, no to nie musimy się aż tak zbrajać z używaniem wszelakich tutaj rodzajów magii czy czegokolwiek.
O, kolejna notatka. Stary ręcznie pisany list, starannie włożony w róg tabliczki, na której jest napisane Gorlit. W obliczu nieuchronnej śmierci dostrzegamy ulotność życia. Kiedyś słyszałem twój śmiech, ściskałem twoje ramię w duchu braterstwa, słuchałem twoich pieśni i historii. Teraz muszę zadowolić się wspomnieniami. Szkoda, że nie ma przyszłości z tobą, której mogę wyczekiwać. Została mi tylko przeszłość. Choć minęło wiele lat, nigdy cię nie zapomniałem, a gdy ja również przepadnę i zostanę zapomniany, przynajmniej ludzie Demacji będą pamiętać twoje imię. Twój przyjaciel Dominik Durant. Ciekawe, czy któryś z... Tej. O, fajnie, można pogłaskać kunia. Ciekawe, czy to jest któryś... O! pogłasz konia Azucarilla. Nie wiedziałem, że jest taki achievement nawet. Okej, okay, warto się czymś zaskoczyć. Wracając. Ciekawe, czy to jest któryś z przodków Kary, nie? Może, znaczy dobra, na pewno jest to któryś z jej przodków, skoro ona jest, pochodzi właśnie z rodu Duranda. Ale być może jest to na przykład jej ojciec, albo dziadek. Who knows? Dobra, mamy tych. I mamy też to. Czyli wiadomo, najpierw od tego zaczynamy. Hop. Hop. I hop. I... Pstryk! Wiadomo, przez to, że nie mam przy sobie... Przez to, że nie ma Oberon na misji, no to nie bijemy tak mocno z tych zaklęć wiatru. Ile bym de facto chciał bić, no ale... Bije wystarczająco, aby się ich pozbyć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. No. Dobra, bym sobie poczekał na tę magię. Nie na tę magię! Ale patrzcie, niby iż go... Wróć, pomimo iż gość nastawiony tylko, czy tylko głównie na walkę z tego... Głównie na walkę... W walce na leczenie, no to i dalej potrafi mi trochę narobić tego. Narobić brudu. Dobra, zarodniki. Też Vesper byłaby tu lepsza, mi się wydaje. Znaczy, jest lepsza. W sensie byłoby lepiej, że gdybym ją miał, bo wtedy zarodniki byłyby te, biłyby też więcej. No ale wiadomo, nie mogę mieć wszystkich wygnańców na misję przypisanych. Nawet pomimo faktu, że oni i tak pewnie biorą udział w tej misji, nie? Dobra, już nam zarodniki zabiją. Pięknie. Poteczka. No i mam akurat to. Dobra, możemy to wziąć. Dobra, to za chwilę wszystko poznika. Kolejna skrzynka z zapasami, pięknie. Wiecie, co mnie ciekawi? Bo skoro idziemy do pałacu, to ciekawi mnie, czy przyjdzie nam się zmierzyć ponownie z Garenem, albo być może zawalczymy z Jarvanem, albo z Shyvaną. Okej, jest Garen. Pytanie, czy będzie tylko Garen. Sylas! Miałem nadzieję znów stanąć z tobą w szranki. A, tak po prostu. Oj, proszę, jak burza ładnie go siepie. Dobra, druga faza. Czyli wzywanie mocy Kayle. Jak będę musiał, tak będę go tak cheezował cały czas, żeby cały czas tego stał w tych efektach od tych moich ziomeczków. Ładnie. O, okej, uniknę totalnym przypadkiem. Pięknie. Pierun. No już idzie, kurde, lepiej niż szło za pierwszym razem. A to w sumie bardziej kwestia tego, że po prostu wiem, czego się spodziewać. Dobra, tryb jest skrępowany.
Dawaj, dawaj! Jest, dobra. Strygerowało jeszcze. A w ogóle nie zmieniłem skina, kurde, w tym. O! Dobra, mamy. Okej, okay, teraz Sylas wygrywa. Ale identyczna sytuacja jak na początku. Okej, okay, zaś RK. Patrzcie, chyba się przestraszył. What? O, dobra, też dostałem regen. Ej, wait, czekaj. Tak! Mogę coś z niego wziąć! Jest reczka! Czuję się jak w grze teraz. Jak w LoLu w sensie. Dobra, też mogę to rzadziej brać, ale kurde, już mi się podobuje. Skaczę, skaczę. Raz, dwa, poteczka. Unikamy, 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 unikamy. Ereczka. No. O, chybiłeś niestety. Ja już niekoniecznie. Zoom. I leci. Jebut! Kurde, nie mam mocy, nie mam sensu, wystarczająco many na wiatr. Teraz mam. Okej, okay, leczenie. Mam jeszcze trybie skrępowany. Dobra, ale nie, on musi zostać dobity jego własną zdolnością. Kto jak to, ale Garen musi zostać dobity własną R-ką. Więc poczekamy, poczekamy, aby tego się na mnie nie zemściło. Ale raczej powinno być okej. Okay. Cyk, cyk. Żegnam! Sylas, co ty robisz? A patrzcie, oszczędził go! O, albo nie, chyba Leilani na tyle go zajęła, że... Chcę pytanie, czy on teraz nie trafił? Czy przez to, że Leilani go rozproszyła, to tak wiecie, specjalnie uderzył obok? Zasługuje na to Leilani, tak jak cała reszta! Przestań zmieniać plan, Sylas! Nie planowałem tego spotkania, ale marzyłem o nim. Ale patrzcie, Garen, który się ledwo trzyma na nogach po tej walce. Ale to jest naprawdę piękny widok. Bo przypomnę, że Garen już raz w takiej sytuacji był. A to jest druga lorowo sytuacja, gdzie walczy z Sylasem i przegrywa. A jeśli dalej Cinematic Warriors jest kanoniczny, to będzie jeszcze trzecia. Słuchaj mnie! Jeśli teraz go zabijesz, raz na zawsze stracisz pomoc Lux! No prawda, lepiej posłuchaj, Sylasie. Zresztą tutaj nie ma takiego gadania, wiadomo. Garen dalej jest jako grywalna postać w grze, więc wiadomo, że żyje. Tak samo jak Jarvan, jak Shyvana i jak Lux właśnie. Wszystkie te postacie dalej są w grze, nie zostały usunięte, nie jest potwierdzona ich śmierć. Czyli cokolwiek się tutaj w tej grze stanie, wszystkie te postacie przeżyją. Te, które są w LoLu. Te poboczne, no to już z tym, no to zadań się ciężko wypowiedzieć. Są ważniejsze rzeczy niż twoja zemsta. Jeśli zabijesz Garena, Lux nigdy do nas nie dołączy. W porządku. Choć ten bydlak nie zasługuje na łaskę. Nie wchodź mi w drogę! Aktualnie to on się jest chyba w stanie ruszyć, mam wrażenie. No właśnie! Jak idealnie padł na płasko! Demacjańska sprawiedliwość.
Okej, okay, mamy relikt i to jest chyba przypinka od... Przypinka, która jest herbem jednocześnie obrońców korony właśnie. Jest taki sam, taka sama ikona jest w LoLu. Ale okej, okay, czyli mamy boss fight z Garenem. To kto będzie teraz? Proszę, proszę! Mamy taki tymczasowy obóz w stolicy? Nice! Większość strażników, łowców, magów mamy już pod kontrolą. Ale będzie ich więcej. Demacjańska armia się nie podda. To dobra chwila, aby złapać oddech. Nice! Tymczasowy obóz! Twoi sojusznicy rozstawili tymczasowy obóz. Możesz w nim tworzyć zaklęcia wzmocnienia i super umiejętności. Okej, okay, tutaj. Cyk. Ale właśnie, to nie jest dalsza część gry. W sensie tutaj jak zagadamy teraz pewnie z Leila... Nie, z Leila... Z Leilani? Właśnie pytanie, tylko ja mam zagadę, żeby rozpocząć misję. Może tu mi gra powie? A nie, po prostu wejdź do pałacu. Dobra, czyli jak tutaj pójdę dalej na górę, to będzie ten. To będzie dalsza część akcji. Dobra, to zagadajmy ze wszystkimi. Kuźnia. No wiadomo, mam tutaj takie rzeczy, ale no, Ruko już mi dał wszystko, co mógł. Kurde, czy tutaj... Rodzina, braciszek, obóz, misja... Kurde, nie wiem, czy ma coś nowego. Misja może? Chyba tak. To nie było łatwe zadanie, Ruko, ale poradziłeś sobie. Dzięki. I przykro mi, że twój nauczyciel zginął, Sylasie. To bez znaczenia. Jeszcze się zemszczę. Jeśli złamy zabić Eldreda, to cały zakon łowców magów pójdzie w rozsypkę. Nadchodzą brutalne i krwawe wydarzenia, Ruko. Tym ludziom nie da się przemówić do rozsądku. Zgadzam się. Okej, trochę z delayem chyba ten odgłos zapalenia młota mi się wydaje teraz się pojawił. Jeśli spotkam Eldreda, zabiję go gołymi rękami. Dobrze, powstańcy rozsmakowują się we krwi. Ale ty nie... Nie, kurde! Nie, dobra, czyli nie, to jednak nie jest nowa rzecz, to już było. Nie zmyliło. Dobra, z Leilani. Czy jest coś nowego do poruszenia? Nie wiem, zobaczmy. Okej, to może być nowe. Wiem, że nie zgadzasz się z tym, z tym planem, Leilani, ale nie widziałaś tego, co ja. To musiało być okropne. Kilan był ci bardzo bliski. Był mi... O. Nie, dobra, nie, dobra. Okej, to też jest ten. To też jest stare. A jak to wygląda u Kary? Też to samo. Dobra. No to tryb nieskrępowany. Zobaczmy. Tworzymy ereczkę Garena. Okej, okay, to jest nawet spoko, bo to bije na obszarze. Ale still, dalej wydaje mi się, że kajdany duszy są najlepsze. Bo to jest też osobna kwestia, że to... Bije to po użyciu, przykuwa wszystkich na arenie do Sylasa. Po jakimś czasie kajdany zostają podciągnięte, no i bijemy damage. To natomiast też bije na obszarze, ale z tego obszaru ktoś niestety mógłby sobie wyjść. Na tego wolałbym nie doświadczyć. Okej. Okay. Czy jest tutaj Aidan? Jest! I mogę z nim pogadać. Z Kidonem i Jobs nie mogę. Okej, okay. On coś powie nowego? Też nic nie ma, dobra. Mikstury. Tutaj. Lepsze leczenie za 1200. Obronę nie podbije maksymalnie. Kurde, tylko czy ja to chcę? Chyba, wiecie co, chyba nie. Chyba pójdę teraz w zaklęcia, naprawdę. Chcę nowe zaklęcia.
Tworzymy zaklęcia w takim razie. Piekielny taniec za 500. Czyli muszę patrzeć, co będę brał. Tutaj polarne pole. Zatrzymany, dobra. Okej, leczenie, to się na pewno przyda. Leczenie takie między tym, wiadomo, to nie jest w stanie zadawać obrażeń, ale takie leczenie między walkami może być dobre. Trujący gaz, to natomiast byłoby wyborne, jeśli chodzi o niektórych przeciwników tutaj. To też kosztuje niestety aż 3 many, ale proszę. Drzewko natury to jest pierwsze wymaksowane chyba. No, tutaj tego wroga ciągle jeszcze nie spotkaliśmy. Czy ja chcę tarczę? Niekoniecznie. Tutaj. Tego wroga jeszcze nie spotkaliśmy, ale coś mi się wydaje, że na pewno spotkamy. Tutaj mamy ten cyklon właśnie. Też za 500, ale wiecie co? Chyba dobra, nie. Dobra, mamy te dwa zaklęcia natury, to bym sobie odpuścił i tutaj właśnie za te 1200 bym ulepszył to leczenie jednak. Żeby za te 50 punktów mnie jednak leczyło, a nie tylko za 40. Czyli teraz 2400 na maksymalną obronę, 2000 na anioła stróża, co się może na pewno na niektórych bossach przydać, no a potem już tylko zaklęcia. Mam nadzieję, że zdążę wykupić wszystkie. Dobra, tu bym jeszcze tylko tak, zamiast wrzeszczących dusz weźmy sobie właśnie leczenie, a zamiast tego lodu, bo już nie spodziewam się innych, zamiast tego lodu może weźmy sobie znowu ten mistyczny grzmot. Bo to może być naprawdę spoko. Tylko to jest właśnie, to jest ciekawe, bo ten mistyczny grzmot jest mocny na pioruny, czyli ogólnie na elektryczność. Ale, jak też dość dobrze widać... Czy, dobra, wiecie co? Jeszcze sobie dla testu weźmy... O kur... Co to jest? Czekaj, ostatnia iskra wystrzeliwuje promień... Dobra, to jest zwanie Erka, ale tu... Przeraźliwa iskra teraz wystrzeliwuje promień mroku, który zadaje obrażenia wszystkim celom w jednej linii. Wait a minute! Co to jest za spell? To jest jakaś alternatywa? Tutaj tego nie mam. Okej, raz, dwa, trzy. Trzy zaklęcia. Ile jest super umiejętności jeszcze? Też trzy do odblokowania? Tak. Ej, what? Ale co to jest za zaklęcie? No poza tym, że to jest jakiś alternatywny wygląd dla Erki Lux. O damn. Skąd ja to mam w ogóle, bo to nie jest zaklęcie, które ja stworzyłem. Czy to jest jakiś, kurde, bonus wersji, którą mam, czy coś takiego? Who knows? Dobra, z racji tego, iż idziemy do pałacu i spodziewam się walki z Jarvanem, to wziąłbym tą dymacjańską sprawiedliwość, bo to może być nawet lepsze niż kajdany duszy. Okej, plus widzę, jak użyję chyba tej dymacjańskiej sprawiedliwości, no to od razu mi to nie zużywa trybu nieskrępowanego. No ale ja też w sumie tego trybu nie używam tak od niechcenia. Dobra, tutaj zobaczcie, widzicie, prawie wszyscy są pokazani na... tej rycinie, powiedzmy. Brakuje tylko właśnie Szywany i Jarvana do kompletu po lewej stronie. Tutaj zapis oczywiście robimy. Zobaczmy ile. Dalej 62%? Jakim cudem? To aż dziwne. Dobra. Jakoś to jest tymczasowy obóz, to zakładam, że nie będę mógł zmienić niestety rekrutów, których mam przy sobie. Na innych, czyli nie będę mógł zbuffować na przykład tej elektryczności albo mistycznego grzmotu. Więc dobra, tą elektryczną bym na coś wymienił w sumie, bo to jest też... Busza ta ogólnie jest dobra, tylko to jest ten minus straszny, że ona niestety... O, tutaj coś się... Kurwa, zjebało się coś. O, dobra. Burza jest fajna, ale niestety ma taki drobny problem do siebie, że... Ciężko się tym trafia. Dobra, no to co? Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mage Seeker, w którym prawdopodobnie zawalczymy z Jarvanem IV.
No i być może też pójdziemy sobie po Eldredach, chociaż tego nie jestem taki pewny. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!